się. Witam was wszystkich w kolejnym filmiku. Ostatnio trochę, w ostatnim filmiku trochę tutaj próbowałem coś osiągnąć, no niestety nie udało się. Moglibyśmy się zastanowić, jakie teraz zadanko zrobić, bo nie chcemy nocy może tracić tak do końca. Czas żniw nie będzie bolało. Aha! Słuchajcie, mogę jeszcze przejść się do Zachina Szmarca, bo mam dla niego ząbek. A później, słuchajcie, pójdziemy sobie pomedytować i wybierzemy się na wizytę do Domu Nocy, czyli do takiego tutaj w zimie ekskluzywnego Domu Nocy. Zobaczycie. Jeszcze spróbuję naszego dentystę znaleźć tutaj. No cały czas nam tu kurcze leje jak z cebra. Sprawę banku rozwiązaliśmy w poprzednim odcinku. Szczerze przyznaję, że pierwszy raz robiłem tam to oswobadzanie. Popatrzcie, widzicie? Tutaj kurczę. Tam deszcz padał, tu już go nie ma. No cuda na kiju. Dobra. Słuchajcie, pierwszy raz robiłem tą misję z Siegfriedem. Zawsze wchodziłem tam od tyłu przez magazyn. No ale dobra, niech będzie. Tutaj już raczej nie będzie, chociaż nie, mamy antykwariusza, ale czy ja mam mu co sprzedać? No nie. Mi się tam lało, wszyscy handlarze mi pouciekali. Fakt, mamy tutaj jeszcze kilka eliksirów do zrobienia. Pełnię zużyłem jedną, zaraz sobie pomedytujemy, uzupełnimy. Jeszcze przed tym domem nocy. Tutaj mieszka sobie pan dentysta. Także jakby kogoś ząbki bolały, to nie radzę. W czym pomóc? No i popatrzcie, mamy dla niego kły Alpa. Mam dla ciebie kły Alpa. Ciekawe. Czyli kolejny krok. Kolejny krok na drodze do zdobycia mieczy. Może udałoby mi się syntezować ekstrakt? Mógłbym wtedy używać znieczulacza, który nie powoduje u mnie uczulenia. Masz 150 orenów. Pięknie. O, patrzcie, jak nam pięknie pieniążki tutaj wpadają za to. No, proszę bardzo. No oczywiście, tutaj są jeszcze handlarze. Mógłbym im tego chrawala sprzedać. Broń sobie będziemy sprzedawać dopiero wtedy, słuchajcie, jak jakiś kryzys nas tutaj dopadnie. Nowych jakichś talentów chyba nie zdobyliśmy. Tak myślę. Słuchajcie, ja zobaczę tylko, czy mi się receptura na dzierżbę zapisała. 8 flaszek mamy, czyli 8 eliksirów możemy wytworzyć. Zobaczymy tylko, czy mi się tutaj ta dzierżba zapisała. Verdevris. Czyżby się nie zapisała. Skinion wisielców. Jest! Spoko. Dobra. Co byśmy sobie tutaj mogli dorobić? Pełnię, na pewno pełnię. Ale żeby zrobić pełnię, muszę zrobić białą mewę. Można i z tego, bo te kwiatki, płatki białego mirtu to rosną wszędzie. Także tutaj nie musimy się martwić o dom, ale z drugiej strony, proszę bardzo, kłów bestii mamy od cholery. I trochę, nawet muszę wyrzucić trochę tego. No i myk. Dobra. I teraz możemy, bo brakuje nam tutaj tej pełni w zestawie. Zaraz zobaczmy, co my tutaj mamy. Nasmak borski Nigredo, Rubedo. Może byśmy sobie pełnię Albedo zrobili. Jak myślicie? Pełnia Albedo. Brzmi to pięknie, ale mamy Vermilion. Ja nie wiem, czy Vermilion Albedo będziemy mieli. Będziemy mieli. Okej. Mnie się wydaje, że Hydrageum Albeda nie będzie. Nie, proszę bardzo, nie. Jeśli byśmy zdobyli jeszcze Quibirt Albedo, pięknie,
Popatrzcie, pełnia ma dość wysoką toksyczność, ale my sobie tutaj pijąc eliksir z dominatą albedo, my sobie tą toksyczność obniżymy. Czyli myk. Mieszamy. Jest. Jest. Jeszcze sobie zobaczymy bohatera, ale tutaj jeszcze nam troszeczkę pozostało. Tutaj jeszcze tam nam po puszczyku zostało. Wiecie co? Ale czy my mamy na przykład kota? Czy my mamy kota na dekota? Nie mamy kota, a kot może się nam przydać w każdej chwili. Jeszcze tylko kota sobie zrobię. No ale kota, byśmy to... Kot Rubedo mógłby być. Ale mamy już puszczyka, no ale wiecie co, teraz tak, pytanko, czy my stawiamy na regenerację, co to jest? Rebis Rubedo, księżycowe drobiny. Dobra, niech będzie, zużyjemy, będzie. Ale mamy coś tu jeszcze Rubedo. Tak, że tak nieśmiało zapytam, jeśli chodzi o rebis. No właśnie, popatrzcie. Mimo. Rubis Nigredo jest. Jest jakiś trupijat. O, mamy. Zielona pleśń. Dobra. Czyli możemy sobie później po kanałach jeszcze pozbierać tego. Może nam się to jeszcze przydać. No to myk. Kotek Rubedo jest. Okej. Okay. My sobie tutaj przesortujemy to jeszcze na szybko. Aż dwa miejsca nam zostały. Pięknie. Dobra. No ona chyba nam cała nie spadnie, ta toksyczność. Zresztą zaraz zobaczymy. A może i spadnie? No właśnie. 53. Wiecie co? Biały miód. Biały miód nas uratuje. Znowu przegrałem na tych zakładach. No to się nie zakładaj, widocznie ci nie wychodzi. Okej, okay. Czyli teraz tak, Preciosa, nie. Preciosa zostawimy. Chciałem mieć tutaj... Co mu? Zrzucać... teraz ja sprawdzę, czy mam jakieś fa ławki. Ławki. Pamiętacie, ci, którzy grali w trzecią część Wiedźmina, doskonale wiedzą, o co mi chodzi. Teraz tak, to jest co? To jest? To jest czerwona chusta damska. Ma tam jakąś jedwabną chustę chciała, dobra. Rękawiczki też dorzucimy dla dobrej miary. No, no ja naprawdę chcę tą szlachciankę poderwać, słuchajcie. Złoty pierścień z diamentem. No nie wiem, czy sobie zasłużyła, nie wiem. Aha, biały miód mieliśmy wziąć. Wezmę nawet dwie porcje. Tylko białego miodu trzeba będzie dorobić później, wiecie? Się może przydać. Co my tu mamy? Argentię, przeciwtrupojadom, przeciwwampirom bym sobie zrobił. O! Ale my nie będziemy z wampirami walczyć, nie, wręcz przeciwnie. Dobra, to jest tak, biały miód łyknę od razu. Popatrzcie, tak on działa. Myk i już. I już nam tutaj całe zakażenie organizmu zniknęło. Dobra. Słuchajcie, nocka ładna, choć deszczowa. Ja tam mówię ładna, leje jak z cebra. Może jakiś piesek będzie do upolowania, bo już nam się kończą. Widzicie, nawet psy się pochowały. Leje tak, że nawet psy się pochowały. Moglibyśmy sobie ewentualnie przejść przez cmentarz, tam popolować, ale tutaj... o, jest piesek. Jakbym użył stylu silnego, poszłoby jeszcze szybciej. No, z którym tu się chowało miecz. Tu ja chowałem miecz.
Cholera. Zapomniałem. No dobra. No, zimejeczkę sobie zbierzemy. No to muszę później sterowanie sprawdzić. No na pewno nie tym. Dobra. Jeszcze jakbyśmy jakiegoś pieska napotkali, to oczywiście. Niestety, kolego, przykro mi bardzo. Nie wiem, czy ekwipunek. Czym ja tutaj ten miecz chowałem? A, dobra. Zaraz spróbuję, dobędźmy. Aha, no przecież. Memoria fragilis est, a moja to już szczególnie. Tu się jeszcze pozajrzę, nie ma tego, co chcę, ale trudno. Jakoś sobie damy radę. Dobra, słuchajcie, idziemy szukać. Tylko ja nie wiem, czy ja znajdę tą niebiesko-oką. Cholera jasna. Mogłem popytać na mieście, ale słuchajcie, my już pójdziemy bezpośrednio do źródła, że się tak wyrażę. Napiłbym się. O, właśnie. Sprawdzę tylko, czy ja mam odpowiedni sygnet. Sygnet jest. Aha, tutaj jeden palec mam. Ale dobra, niech sobie będzie. No i popatrzcie, jesteśmy w bardzo ekskluzywnym przybytku. Jesteśmy w bardzo ekskluzywnym przybytku. Ja może tutaj sobie porozmawiam z paniami. O, tu jest jakaś pani. Witaj, panie. Witaj, niebieskooka. No i proszę, proszę. Głosy? Na początek chciałbym porozmawiać. Dobrze, porozmawiajmy. Czyżbym miał? Kasano, kulturalna rozmowa jest najlepszą grą wstępną. O czym marzysz? Szczęść. Niebieskooka. Chciałabym, żeby noc trwała wiecznie. Z reguły dziewczyny mówią o księciu na białym rumaku i tym podobnych bzdurach. Zgadza się. Jestem zwykłą dziewczyną. Możesz się o tym przekonać. Wystarczy, że poprosisz. Wiecie co? Może na razie nie będę z tym bratem wyskakiwał. Chciałbym spędzić z tobą wieczór. Nie? Z przyjemnością, białowłosy. Musisz tylko złożyć datek na rzecz domu nocy. Jedyne 500 orenów. O. Wiecie co? Spróbujemy. Spróbujemy może tak. Dziękuję. Chodź za mną. No i kochani, realizować pewną fantazję. 500 orenów w kieszeni. Weźmiemy gorącą kąpiel, a później spełnią się wszystkie twoje sny. No, czyli mamy kolejną kartę seksu zdobytą. Ja was tutaj chyba za bardzo tymi kartami seksu rozpieszczam, czy nie? Kurczę, szukam czegoś i nie mogę znaleźć. Szukam czegoś i nie mogę znaleźć. O, już znalazłem. Czekajcie, ja sobie tylko nosek przeczyszczę. Zapamiętacie, pierścionek z niebieskim oczkiem i usługę, kochani, w domu nocy mamy gratisową. Niemalże. No słuchajcie, gratisową, bo pierścień przecież znaleźliśmy. Nawet go nie kupiliśmy, tylko go znaleźliśmy, prawda? Dobra. I teraz tak. Słucham. Masz ciekawą bliznę na szyi. Podoba ci się? Dodaje charakteru. Jest intrygująca. Jeśli chcesz, pokażę ci więcej. Już pokazałaś. Co za dużo, to niezdrowo. My tutaj śledztwo czynimy. Słucham? Wydaje mi się, że poszukuje cię brat.
Co? Nie, wykluczone. Nie mam rodziny. Jesteś pewna? Całkowicie. Tutaj jest mój dom. Moje siostry nocy. Spokojnie. Musiałem się pomylić. Słucham? My się na razie grzecznie pożegnamy. Bywaj. Trochę, wiecie co, ja trochę to zadanie robię tak od strony, za przeproszeniem. No ale... Widzicie? Ile my tutaj tego znajdujemy, tych pieniędzy różnych? Naprawdę pieniędzy, no, to są pieniądze, zależy jak spieniężymy. Wystarczy, mówię, biedni nie będziecie chodzić, wystarczy, że będziecie przeszukiwać. Ale ja mam tutaj teraz, chcę wejść na górę. Zamknięte, pani nocy nie przyjmuje byle kogo. O, i to jest... Jak ktoś z was czytał opowiadanie Ostatnie życzenie, kiedy tutaj Geralt... Jest to opowiadanie, w którym Geralt poznał Yennefer, prawda? Został skierowany przez Shiredana i Erdila bodajże. Nie pamiętam już, który go skierował, czy Shiredan, czy Erdil. Skierował go właśnie do Yennefer, wtedy, kiedy Jaskier potrzebował pomocy. I wiadomym było, że Yennefer zatrzymała się w domu u kupca Boberanta, który był ambasadorem Vrindy. Dlaczego się tam zatrzymała? No, Vrindę pobierano podatek od magii, który Yennefer nie chciała płacić. I teraz to jest odzwierciedlenie właśnie rozmowy Geralta z tym odźwiernym domu Boberanta. Mam interes do twojej pani. Masz interes, powiadasz? To idź powsinogo do Zamtuza i zrób z niego użytek. Dokładnie. Wierwa! Myślałem, że to jest Zamtuz. To nie żaden Zamtuz, to dom nocy najlepszy w Temerii. Nie dla byle dziada w skórzanych chwatałaszkach. Fa, 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 fała, fa, fała. Nie przekupisz mnie. Dobra, nie, to nie. Ale może pierścionek zadziała. Będę miał przerąbane, chodź. Czyli tutaj tak, albo pierścień domu nocy, słuchajcie, albo kasiorka, albo musielibyśmy mu spuścić lanie. Dobra, jak już jesteśmy na górze. Ja mam nadzieję, że te opiłki, którym pokryłem miecz, ten miał diamentowy, nadal działa. Super. Subcio. Subcio. I popatrzcie, tutaj sobie... Tutaj będzie kolejne nawiązanie do sagi. Znaczy, do sagi. Tam to było do opowiadań. A tu już będzie wprost do sagi. Spotkamy znajomą... Popatrzcie na medalion. On szaleje tutaj. Czyli jesteśmy wśród potworów. Są tu gdzieś, przynajmniej jest tu przynajmniej jeden potwór. Widzicie? Medalion szaleje. Dobra, ale kochani, zaczynamy rozmowę. No proszę. Ładnie to tak wdzierać się bez zaproszenia? Mam sprawę. I do tego nie odpowiadać na pytania? Geralt z Rivii, o którym słyszałam, był kulturalnym wiedźminem. Wybacz pani, straciłem pamięć. Wiem, Wiedźminie. Nie znasz mnie, chociaż ja znam ciebie. Od jakiegoś czasu się tobą interesuję. Czemu zawdzięczam to zainteresowanie? Mój dawny kochanek, o którym nigdy nie zapomniałam, był twoim przyjacielem. Zginął pomagając ci w walce z potężnym wrogiem. Ale to stare dzieje. Co cię do mnie sprowadza? Słuchajcie, jak już tutaj przyszliśmy i powiedzieliśmy A... To powiedzmy B. Co musiałbym zrobić, żeby spędzić wieczór w towarzystwie tych ślicznotek? Musiałbyś zapomnieć, że jesteś Wiedźminem i stać się naszym przyjacielem. Fajnie być Wiedźminem. Ale nie rozumiem. Zatem musisz uzbroić się w cierpliwość. Z czasem zrozumiesz. No dobra. I teraz słuchajcie. To będzie właśnie nawiązanie do sagi. Zaintrygowałaś mnie, wspominając dawne dzieje. Mogłabyś opowiedzieć o tym człowieku? Nie powiedziałam, że był człowiekiem. Najważniejsze jest to, że byłeś mu przyjacielem. Nazywał się Regis i swego czasu zbyt dużo... Dokładnie. Dokładnie o tym myślałem. Nauk niemal doprowadził go do śmierci. Dopadli go wściekli chłopi. Musiał się bardzo długo kurować. Później wiódł żywot samotnika, aż wreszcie spotkał ciebie. Smutne. Nie przejmuj się. Dla mnie ważne jest, że w chwili śmierci miał przyjaciół. Prawdziwych przyjaciół. Z Regisem się spotkamy oczywiście.
ale dopiero w dodatku do trzeciej części gry, niestety. Ale było to piękne. Jestem królową nocy. Spełniam sny moich gości. Wychodzą stąd zadowoleni, zrelaksowani. I z pustymi sakiewkami. Realizuję ich marzenia. Przez krótką chwilę, ale zawsze. A marzenia są bezcenne, Wiedźminie. Co musiałbym zrobić, żeby spędzić wieczór w towarzystwie tych ślicznotek? Musiałbyś zapomnieć, że jesteś Wiedźminem i stać się naszym przyjacielem. Wybacz, madam, ale nie rozumiem. Zatem musisz uzbroić się w cierpliwość. Z czasem zrozumiesz. Wiem wam, że dzisiaj troszkę... Porozmawiaj z panią nocy. Siostra miłosierna. Mamusiu, możemy się z nim pobawić? No dobra, słuchajcie. Spróbujemy wrócić do niebiesko-okiej. Słucham? Masz ciekawą bliznę na szczęście. Podoba ci się? Dodaje charakteru. Jeśli chcesz. Nic. Bywaj. Wydaje mi się, że teraz by się wypadałoby udać się do jej brata, tylko nie wiem, czy on będzie siedział tam w nocy. O, właśnie. Może tutaj nam się po drodze jakaś kociozmora trafi do upolowania. Ta mniejsza, bo te większe są dopiero na bagnach. Czyli ta robotnica, Kikimora robotnica, bo Kikimora, Kikimora wojownik to są takie wielkie skurczybyki. One będą dopiero na bagnach. Tak, zapomniałem, że temu rycerowi trzeba będzie powiedzieć. Mam nadzieję, że on tu siedzi cały. Nie, niestety nie. Widzicie, nie ma go tutaj. Jest tylko talar jakiś tam. Dobra. Czasami wolałbym być chłopem. Sprowadzisz na nas kłopoty. Ach, nocka taka młoda, ale wiecie co? Słynny pogrom. Witam. Mogę cię. Możesz, możesz. Chcę odpocząć. Dobra. Masz wolny pokój? Tak. Nawet wiecie co, niepotrzebnie? Należy się 5 oren. Masz wydrwi groszu. Co? Nie chciałem po prostu tego zadanka przerywać. Chciałem je zrobić całe. No. Powiem wam szczerze, że tutaj też mnie lubiało wywalać przy tej medytacji. Ale na szczęście, słuchajcie, były to jedyne problemy, jakie miałem z tą grą. No i popatrzcie. Tak? Spotkałem niebiesko-oką kurtyzanę w domu publicznym. Niemożliwe. Moja siostra nigdy nie weszłaby do takiego miejsca. Mam dowód. Widziałem ślady kłów na jej szyi. Wszystko się zgadza z twoim opisem. Na wieczny ogień? Jak to możliwe? Wiem, musi być pod wpływem uroku tego wampira, który ją ukąsił. Ale może nie została jeszcze przemieniona? Może nie. Może. Wiedźminie, musisz mi pomóc. Wampir z pewnością znajduje się w pobliżu. Może nawiedza dom publiczny. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra. Słuchajcie, sygnecik mamy. Nic w zasadzie nie tracimy. Wiedźmin! Co dziewki pozamykać? Podobno do miasta przybyła czarodziejka Filipa Ayara. Tak. Może Venera? Nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób zgraja bandytów. Nic tu po tobie. Ach, żal mi odpuścić. Żal. Znaj swoje miejsce. Na twoim miejscu nie paradowałbym z nim. O, jest jeszcze jedna po drodze. Nie rozmawiam z nieznajomymi. No i... Spotkajmy się wieczorem. Nowy do zobaczenia. Nie będę rozmawiała z byle przybłędą spotkaną w bramie. Przepraszam panią, ja chciałem wejść do środka.
No i... Słucham? Czyli nie, okej. Nic. Bywaj. Dobra. Widzicie, jak mi na mózg padło już. Tak, właśnie. Dlatego dobrze jest sprawdzać wszystkie opcje. Ale one tu dalej są, spokojnie. Tu się nic... nie zmieniło. Chciałeś o coś zapytać? To będzie. W tym budynku znajduje się wampir. Ślady na szyi jednej z dziewczyn. Mogę wymienić wiele zwykłych zwierząt, których ugryzienie pozostawia takie ślady. Jej brat uważa, że nigdy nie pracowałaby w bordelu z własnej woli. Że jest pod wpływem uroku. I ty w to uwierzyłeś? Nie bądź naiwny. Dziewczyna żyje tu jak księżniczka, ubiera się w jedwabie i batysty. Klienci licytują majątki, żeby spędzić jedną noc w jej towarzystwie. Ma służbę i wygody, o jakich ci się nawet nie śniło. To jest... chciał ją wydać za jakiegoś starego pryka z hemoroidami większymi od... Nie częściowo mi to przypomina opowiadanie Ziarno Prawdy, ale tylko częściowo. Snem wyzimy. O czym ty mówisz? Poczułam to, kiedy piłam jej krew. Co tak patrzysz? Owszem, to ja jestem wampirem w tym budynku. Nie zabijam ludzi. Krew dodaje mi wigoru. Przypomina pod tym względem alkohol. Dokładnie, tak jest w świecie Wiedźmina. Co to za brednie? Pijemy krew klientów i dziewczyn. Ja i moje córki. Ale nikogo nie zabijamy. To jedna z form zapłaty za nasze usługi. Dokładnie. Chcesz płacisz, nie chcesz, nie płacisz. Sama mnie wołała. W swoich snach, marzeniach chciała być wolna, wiecznie piękna. Nie jesteśmy potworami, Geralt. Proponuję ci umowę. Noc z moimi córeczkami. W zamian za spokój, za zignorowanie całej tej sprawy. A co jeśli się nie zgodzę? Ktoś zginie. Ty, ja, Niebieskooka. Czy warto wybierać śmierć, nawet jeśli chodzi o śmierć wampira? Słuchajcie, wiecie co, tutaj troszeczkę trzeba będzie nagiąć sojusz z tym z zakonem, ale mam nadzieję, że w świetle wcześniejszych zasług, prawda, wygrałaś. Zakonnicy zrozumieją. Chodźcie, córeczki. Czas pokazać Wiedźminowi, skąd się biorą legendy o Domu Nocy. No i proszę, kolejna karta seksu na naszym koncie. I dwie karty w jednym filmiku. Cholera, coraz lepszy się robię. Może będą i trzy. Dzisiaj, w tym filmiku. Muszę odpocząć. Zobaczymy. No ale na razie zadyma. Zdrajca! Wiedziałem, że nie należy ufać Wiedźminom. Czemu nam przeszkadzasz, rycerz? Mości rycerz. Kazałem cię śledzić. Wiedziałem, że można ufać tylko płonącej róży. Zbratałeś się z wampirzycą i zginiesz razem z nią! Nie, dobra. Nic głupiego. Nikt nie musi umierać. Głupiego? Ty już zrobiłeś coś bardzo głupiego, Wiedźminie. I musisz za to zapłacić. Przestańcie natychmiast. Nie macie z nami szans. Nami? Siostrzyczko, zaraz cię uratujemy. Jesteś pod wpływem uroku. Nie ma żadnego uroku, idioto. Twoja siostra nie chciała do końca życia zmywać garów i rozkładać nóg przed zgrzybiałym staruchem. Dosyć tego! Płonąca różo! Do boju! Stójcie! Czyli popatrzcie. Nadal mamy wybór. Ale wiecie co, jak się zdeklarowałem, to już do końca. Wampirzyca ma rację. Nie ma żadnego uroku. Twoja siostra dokonała wyboru. Wiedźminie, właśnie wykopałeś sobie grób. To nie będzie miało wpływu na nasz sojusz z zakonem. Zaręczam. Czyli został nam tylko ten jakiś tam... Może przejdę na styl. Czyli dziewczyny dzielnie nam tu żałuję, pomagały. Żałuję, że to się musiało tak skończyć. Z
pewnością miałeś otrzymać od tych ludzi jakąś zapłatę. Odpalę ci działkę z moich zysków. Co teraz? Teraz? Wszystko będzie po staremu. Trzeba tylko posprzątać ciała. A dziewczyna? Zrobi, co będzie chciała. Pozwólmy jej na razie odpocząć. To są właśnie te trudne moralne wybory. Żadnych zaklęć nie rzucałam. Trudno odróżnić urok od fascynacji. Zabiłem ludzi, a powinienem zabijać potwory. Mniejsze zło, Geralt. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło, by nie dopadło cię to większe. Przyczajne. Opowiadanie mniejsze zło, oczywiście. Swobodnie interpretowane słowa Renfri. Okej. Okay. Może tej pochodni się pozbędę jednak. Mogłem ją sprzedać. A... sztylet będzie cenniejszy. A szczątki. Okej. Okay. Wezmę jakiś mieczyk zakonny. Też opchniemy, a co? Dobra. Zaraz tylko, gdzie jest ciało tego Patryka? Jak dzieci? O, proszę, mamy bursztyn. Rubin, pięknie. Rubin, alkohol, no kurczę. Czyli co? Zadanie niebieskooka mamy prawie zakończone. Czy już zakończone? Pierwszy raz widziałam wiedźmiński miecz w akcji i nie mam ochoty na powtórkę. Twój brat nie żyje. W końcu się doigrał. Był skończonym idiotą. Prawie zrujnował mi życie. Zero sentymentu? Czyli jednak postąpiliśmy słusznie. Nie zdaję sobie sprawy, przez co musiałam przejść, zanim od niego uciekłam. Już nie będzie cię męczył. Dziękuję, Wiedźminie. Dziękuję za okazanie ludzkiej twarzy. No. Czyli co? Zadanie niebieskooka powinno nam już zniknąć. Stąd. Mamy jakiś klucz, dobra, wszyscy klucze po nic do kłębka. Widzicie, mówiłem wam, że jeszcze pójdziemy sobie do kanałów kościany w Schuller, okej, okay, gra w kości. Słuchajcie, na bagna się jeszcze nie wybieram, szczątki, ale to już chyba wszystko pobraliśmy, dobra. Niebieskooka dziewczyna, dobra. Nie wiem jak wy, ale ja mam na razie dość takich atrakcji. Nie będę rozmawiała z byle przybłędą. Nie wiem ile my tam jeszcze mamy czasu. Nie rozmawiam z nieznajomymi. Nie zaczepiaj mnie, bo bez wystraszenia. Na dodatek musisz bronić. Co wyszło z dziupli łońskiego roku? Chrząknęło i wycięło chałupca? Nie wiem. Nie wiadomo, ale na wszelki wypadek powieszmy elfa! To było dobre. To był oczywiście taki przytyk o tym, że... Powiedział do uratowanego. Nie potrafię zrozumieć, wie? Skąd zaczęli tu spór? Nie lubię tego miejsca. Jesteś wiedźminem, prawda? Płatnym zabójcą potworów. A już ci. Masz dla mnie jakieś zlecenie, pani? Można tak powiedzieć. Wiele słyszałam o wiedźminach. Wiem, że jesteście nieludzko sprawni, wyprani z emocji i za odpowiednią opłatę. Czuję, że jakiegoś męża trzeba będzie. Z wyjątkiem ostatniego, prawda. Ale może przejdźmy do rzeczy. Jesteś konkretny i obcesowy. Masz mentalność najemnika. Przeciwko mojego męża. Chyba trafiliśmy. Wybrałam. Chyba trafiliśmy, będzie trzecia karta, tra la 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 la. Pani, mylisz się. Nie zaprzeczaj, Wiedźminie. Co? Może ci się nie podobam? Nie chcesz mnie? Podobasz mi się. Udowodnij, że jesteś taki, jak myślę. Przynieś mi zdobycz wyciętą z potwora. No nie... Mamy coś, co wycięliśmy z potwora. Jęzor, pazury. Jest trochę tego. Co jej damy? Może pazura kikimory, wiecie? Nie, gruczoły jadowe. Jęzor utopca. To może nie. Może jakiś ząbek gustowny. Kły bestii. O.
Może ten język, wiecie co? Spróbujemy, a co? Co to za paskudztwo? Myślałam, że przyniesiesz mi pazurki kimono. Pazurki. O, brylanty. Dobra. Jesteś... Pani... Nie zaprzy... Podobasz. Udowodnij, że jesteś... No, niech ci będzie ten pazur kikimory. Ja mam w ogóle jakieś pazur kikimory. Gruczoły jadowe, to nie. Aż cholera. Kurde, już myślałem, że się uda. Gruczoły jadowe. No, szkurcze, ale może kła alpa jej damy. Co to za paskudztwo? Pazur. Wiecie co? Nie, nie odpuszczę. Ni cholery. Pani. Nie. Podoba. Udowodnij, że... Oszalałem, wiem. Pieniądze? Jestem bogata. Pieniądze mnie nudzą. Dobra. Przynajmniej wiemy, jak wygląda. Co cię tu przywiodło? Nie chcę wiedzieć. No trudno. Słuchajcie. Było blisko. Było bardzo blisko. Wiedźmin! Otaczają mnie postacie. Było bardzo blisko. Zawsze wybierasz się na zakupy z mieczem? Chcesz... Okej. To jeszcze też... Na pewno nie mamy żadnych pazurów kikimory. No szkoda, wielka szkoda. Słuchajcie, ale... Zaraz, zobaczmy, ile tu jeszcze mam nagrywania. 2 minutki. Wiecie co, może się zmieszczę w tym czasie? Szlachetny panie. Odnoszę wrażenie, że chcesz mi przedstawić propozycję. Mylisz się, szlachetny panie. To ja czekam na twoją propozycję. Stały klient? €300. Niebawem wrócę z propozycją. Nie liczyłem, no ale wiecie co? Stały... Nic nie mam dla niej więcej, cholera. Może jakiś pierścionek jej dam. Ten. Wiesz, jak zrobić wrażenie na damie. Chodź, zabieram cię do świata rozkoszy, o których nawet ci się nie śniło. No dobra, no będą 3 karty, tylko że 2 takie same. No skąd mogłem wiedzieć, że sobie pazuraki kimory zażyczy, no? Cholera jedna. Ja bym chciał z nią zagrać, dlatego tutaj już się zdecydowałem. No właśnie. Myślałam, że żaden mężczyzna nie jest w stanie już niczego mnie nauczyć. I pomyliłam się. Wiesz. No wiesz, to był Wiedźmin. Wiecie co, ja jeszcze sprawdzę. Która tam? 12. Musiałbym teraz połazić trochę w nocy po mieście. Może jakaś kociozmora by mi wylazła gdzieś. Chociaż jedna. Jesteś inny. Witam. Mogę czymś. Możesz. Na pewno nie mam żadnego pazura kociozmory. Sprawdźmy. Czaszki Bargesta, płatki Mejki, Quifledera, to nie. No nie mam. To u góry to co? Też nie. Dobra, weźmiemy coś do obchnięcia. Ewentualnie.
sobie. Tamten bursztyn, ja pamiętam, on był potrzebny chyba u tego kowala. O właśnie, minął nam czas nagrywania. Ja tutaj to wszystko pozrzucam. Co my tu mamy? Reszta nam się przyda. 20, ale ten jest silniejszy. Dobra. Okej. Pamiętamy, że chodzi o pazur Kikimory. Także ja wam na razie dziękuję za oglądanie. Obiecuję, że tej sprawy tak nie zostawię. Że pazur Kikimory zostanie zdobyty. Ale to oczywiście już w następnym odcinku. Także bywajcie. Powodzenia na szlaku. No i oczywiście tradycyjnie zapraszam was na Facebooka. Wiedźmin 1, 2, 3 pytania i odpowiedzi. Ja tam jestem i powoli już tutaj zaczynam działać na innych grupach. Jak się tam już zadomowię, to dam wam znać, gdzie jeszcze jestem. Bywajcie!